Witamy w podcaście Pionierów. To audycja, w której chcemy odpowiedzieć na pytania nurtujące początkujących przedsiębiorców, tworzących technologiczne startupy lub po prostu młode firmy. Pomogą w tym goście eksperci związani z ekosystemem startupów, mentorzy i uczestnicy Szkoły Pionierów PFR. Zapraszam Paweł Heuchowski. W dzisiejszym odcinku podcastu Pionierów. Rozmawiamy o trochę innym temacie niż zwykle, bo o tym, jak robić innowacje w dużej firmie. Naszym gościem jest Mateusz Kaliszewski z Allegro. Jesteś team liderem działu service design i innovation hubu w Allegro. I zacznijmy od tego od tego, czym jest Innovation Hub, bo to taka dosyć mało znana chyba odnoga działalności Allegro. Jesteście raczej wewnętrzni. Mhm. Tak, tak. Cześć. Dziękuję za zaproszenie. No i od razu przejdę do odpowiedzi. Tak, no mała znana, bo istnieje ta inicjatywa niecały rok. Jest to taka dolna inicjatywa, w której, w której cele są dwa. Tak naprawdę nam przyświecają, czyli żeby budować w ogóle społeczność, takie community, czy gildia, jak z tak zwał osób, które są po prostu um, eksploratorami, czy też są zajawkowiczami nowych trendów, innowacji tego, co się dzieje na rynku. E, a z drugiej strony, też w Innovation Hub um, dużą naszą taką. Um, działką jest też trening umiejętności innowacyjnych, tak? czyli przekazywania wiedzy, know-how, narzędzi e, wszystkim pracownikom Allegro do tego, jak z tymi pomysłami może czasami właśnie bardziej e, nieoczywistymi, czy też można było powiedzieć szalonymi pracować, jak sprawdzać ich potencjał, tak żeby minimalizować gdzieś tam ryzyko na bardzo wczesnym mm, etapie. Mm -hmm. I e, czy e, to wygląda tak, że to są Innowacje pracownicze, czyli ktoś gdzieś w firmie ma pomysł na to, jak coś zmienić, albo ma swój własny jakiś pomysł i konik, nad którym y, pracuje, czy odwrotnie, czy. Jakiś departament przychodzi do Was z wyzwaniem, nad którymi wy potem pracujecie. Wiesz, co to jest tak, że różnie, dlatego, jak wspomniałeś na samym początku, ja mam tak naprawdę, można powiedzieć, dwa zespoły. Jeden jest mhm. formalny, drugi jest taki nieformalny. I w tym formalnym zespole to jest tak, że po prostu my nawiązujemy współpracę z takim zespołem wewnątrz, tak? czyli. Mhm. E to raczej wychodzi, albo ktoś się do nas zgłasza z jakimś wyzwaniem, albo my nawet wychodzimy z jakąś propozycją, pomysłów, czy nawet słyszymy, że, nie wiem, skupiamy, koncentrujemy się na jakimś konkretnym obszarze, więc sami, sami wychodzimy z inicjatywą, żeby, żeby pomóc i żeby tam właśnie um, spojrzeć trochę, trochę dalej, tak? Wykorzystać trendy, wykorzystać te, te metody około startupowe do tego, żeby te pomysły rozwijać, no bo tam, gdzie innowacja to jest też um, duża doza niepewności i my właśnie dzięki, um, dzięki Takiemu działaniu eksperymentacyjnemu, tak to można nazwać. Po prostu sprawdzamy szybko, weryfikujemy te pomysły. A w Innovation Hubie głównie to jest tak, że my rzucamy wyzwanie w eter, w sensie do organizacji. I tak można to nazwać takimi innowacjami pracowniczymi. Natomiast staramy się to zawsze ubrać w jakieś ramy, to znaczy na przykład właśnie dać konkretne wyzwanie, tak, na które poszukujemy odpowiedzi. I ubrać to właśnie w taką formę programu inkubacyjnego, trochę też na przykładzie tutaj szkoły, szkoły pionierów czy innych tego typu programów, gdzie oprócz tego, że rzucamy wyzwanie i czekamy na pomysły, tak, zbieramy te pomysły, to też dajemy cały taki program treningowy, rozwojowy do tego, żeby rozwijać te pomysły, sprawdzić te pomysły, a a przy okazji też jest to dla uczestników jakby okazja do tego, żeby zdobyć nowe kompetencje, rozwijać swoje umiejętności, no i też budować, czy to swoją rozpoznawalność w organizacji w tak dużej Allegro. Albo też po prostu budować sobie tutaj taką społeczność, czy też swoją sieć taką wewnętrzną. Mhm. I z twojej perspektywy różni się tworzenie takich innowacyjnych rozwiązań w startupie i w dużej firmie, no która mhm. jak wiadomo już ma swój produkt, mhm. ma tak, pewną tak. bezwładność, tak, czy oczywiście. to się da w ogóle rozwijać mhm. tak od Oczywiście, oddanie. oczywiście. E, oczywiście, że się da i teraz w startupie nigdy nie pracowałem w startupie, no mhm. natomiast miałem dużo okazji, dużo okazji i długo współpracować ze startupami, więc jakby taka podstawowa różnica jest taka, że w startupie mamy pełną swobodę, autonomię do podejmowania decyzji i przeznaczania zasobów na te pomysły, które akurat nam przychodzą do głowy. Tak, natomiast, jakby minusem też pracy w startupie czy rozwijania produktów w startupie jest to, że no jakby tutaj to ryzyko porażki jest dosyć duże, jakby, jakby cały czas musimy szukać zasobów i też czasami po prostu nie mamy dostępu na przykład do no, świetnych ekspertów, tak, z różnych dziedzin. Natomiast w korporacji, takie jak Allegro, czy też po prostu w innych korporacjach, Ja. To wygląda tak, że już tej takiej autonomii, tak wie, wielkiej autonomii i decyzyjności nie mamy. Musimy tutaj brać pod uwagę jakby wiel, o wiele więcej czynników. Na pewno ta skłonność do ryzyka jest, jest mniejsza, ale dzięki temu też jesteśmy w stanie ten nasz pomysł lepiej opracować, bo na wstępie od razu dostajemy bardzo dużo feedbacku dotyczącego naszego pomysłu, a to, co, i to jest jakby gdzieś tam, musimy mieć na uwadze po prostu jakieś ograniczenia, większe ograniczenia takie organizacyjne. Inne, czasami proceduralne, czy prawne i trzeba to brać na samym początku pod uwagę. Jeżeli tego nie weźmiemy, to może się okazać, że kurczę, nasz pomysł to dopiero, nie wiem, za rok gdzieś będziemy mogli zrealizować, tak? Więc musimy tutaj trochę wcześniej właśnie sobie to wszystko przemyśleć. Natomiast plusem jest to, że jakikolwiek pomysł gdzieś tam komuś nie powstaje w głowie, to możemy go szybko odbić, tak? Z różnych perspektyw. Możemy iść do marketingu, możemy iść do projektantów, możemy Możemy iść do biznesu, możemy iść do analityków. Mamy całą bazę badań już przeprowadzonych tak, przez nas, naszych researcherów, więc um, naprawdę można w bardzo krótkim czasie te pomysły na tyle dopracować, że będą gotowe do przedstawienia gdzieś wyżej, bo po prostu mamy mnóstwo wiedzy, mnóstwo, um, jakby szybki dostęp do, do ekspertów i to jest chyba ta główna wartość, jaka właśnie. Um, jakby to jest ta główna wartość z tego, że jesteśmy w korporacji, tak? Czasami mm -hmm. możemy się frustrować, że ojej ktoś znowu nam odbił, czy, czy tutaj skwidykował pomysł, ale z drugiej strony, możemy naprawdę bardzo porządnie go dopracować, a wręcz może nawet i znaleźć sojuszników, czy też zarazić tym pomysłem innych, i, i uda się zrobić na przykład jakiś mały test, czy, czy sprawdzenie jakieś takie bardziej empiryczne tego pomysłu. Mm -hmm. I w jaki sposób? Pracujecie nad takim pomysłem, mm -hmm. y, który pewnie do Was przychodzi w takiej bardzo nieoszlifowanej formie. Tak. No więc, jakby też sposoby są trzy. To w zależności właśnie od tego, nad czym, jaka jest ta forma. Tak, Jeżeli przychodzi do nas zespół, to zazwyczaj no, wspólnie siadamy i generujemy te pomysły, wykorzystując właśnie i naszą wiedzę aktualną, którą mamy o rynku, o klientach, o, o sprzedawcach, tak, w Allegro. Łącząc to też z trendami, które widzimy, sygnały zmian, tak. Widzimy jakieś trendy, jakieś zmiany na rynku, patrzymy trochę bardziej w przyszłość, no i staramy się wymyślać różne, różne pomysły. Jakby rolą też mojego zespołu jest to, żeby zachęcać właśnie do bardziej odważnych pomysłów, ale nie po to, żeby je wdrażać od razu, tylko żeby też sprawdzić, czy one rzeczywiście mogą, mogą przynieść nam wartość. Więc tutaj, raczej tutaj już pracujemy z zespołami. tak? Natomiast w tej drugiej odnodze, gdzie rzucamy wyzwanie i przychodzą do nas z pomysłami, no to jest tak, że jakby właśnie mamy taki program, który gdzie uczymy Kompetencji bardzo różnych, po to, żeby właśnie ten pomysł rozbić na czynniki pierwsze, zobaczyć, jakie tam są podstawowe założenia, e, zweryfikować te założenia. E, no i w takim programie, na przykład inkubacyjnym, który ostatnio realizowaliśmy, mieliśmy aż 8 warsztatów, każdy z innej dziedziny, e, dzięki czemu jakby każdy z uczestników, czy też zespołu biorących udział miał szansę jakby ten pomysł opracować z każdej tak naprawdę istotnej perspektywy, tak? czy to z perspektywy użytkownika, biznesu, wykonalności, Technicznej, więc my tutaj działamy albo właśnie ra ramię w ramię z jakimś zespołem czy, czy obszarem e, i razem generujemy pomysły i potem zastanawiamy się, jak to, jak to przetestować, albo właśnie w ramach takich programów inkubacyjnych to pomysły przychodzą i zapewniamy taką ścieżkę, gdzie oni samodzielnie z naszą taką facylitacją przechodzą taki proces weryfikacji, a przy okazji też się jakby dużo ucząc, jakby nowych, nowych umiejętności, kompetencji takich około innowacyjnych. Mhm. Czy używacie też takich? Typowo w cudzysłowie startupowych hmm. modeli, czy pracujecie nad jakimś Link canvasem, czy, czy czy budujecie jakieś hmm. kanwasy modele tego pomysłu? Tak, tak. Oczy oczywiście, hmm. jakby to jest. To jest tak, że wszyscy te metody znają, mało kto z nich korzysta tak mm -hmm. w praktyce, więc my e, przecieramy e, szlaki mm -hmm. i też myślę, że te, te metody są już na tyle gdzieś popularne, że e, czasami po prostu wystarczy tylko rzucić hasło i robimy. tak? Nie trzeba mm -hmm. tego tłumaczyć po co, jak i, i dlaczego. Więc tak, korzystamy jakby z takich metod, które są gdzieś tam powszechnie na rynku, na rynku znane, jak lean startup, czy właśnie business model canvas i tym podobne. Natomiast to, co jest chyba takie najbardziej kluczowe, to jakby i też w, tym, w tych moich zespołach najbardziej wyróżniające się, no to to, że my chcemy od razu przechodzić do sprawdzenia takiego empirycznego tych, mhm. tych pomysłów, no bo... Wiele korporacji działa w takim, w takim modelu, że po prostu mamy jakieś założenia i budujemy produkt po to, żeby te założenia mhm. sprawdzić, a my chcemy trochę to odwrócić, czyli mamy jakieś założenia, to sprawdźmy od razu te założenia, zanim zbudujemy produkt, mhm. po to, żeby właśnie tutaj niwelować, niwelować ryzyko i też koszty. A zwłaszcza to jest potrzebne wtedy, kiedy mamy do czynienia z pomysłami, które są naprawdę innowacyjne. Tak? Jakby ta doza niepewności jest bardzo duża i nikt o zdrowych zmysłach, <laughs> Nie mm -hmm. będzie inwestował w jakąś po prostu mrzonkę, tak? E, więc my staramy się właśnie te mrzonki sprowadzić na ziemi i sprawdzić, jak naprawdę jest, właśnie wykorzystując takie e, lean startupowe metody, eksperymentując z pomysłami, sprawdzając najważniejsze, najbardziej krytyczne hipotezy dla tych, dla tych koncepcji. Mhm. Mm e i czy testujecie je już na żywym organizmie, wdrażacie Aha. do Allegro jakieś konkretne rozwiązanie nawet na jakimś krótkim y, wdrożeniu, mhm. czy jakiś testach AHB, czy najpierw jest badanie, badanie, badanie. A... Wiesz co, to, to wszystko zależy od tego, jaki jest pomysł no tak. y, i jakie są hipotezy, bo gdzie gdzieniegdzie po prostu pierwsze hipotezy możemy y, zweryfikować, po prostu sięgając do raportów nie, sprzed pół roku, na przykład, mm -hmm. i tam się okaże, że nie wiem, że już jakiś problem istnieje, i my tylko już mamy potwierdzenie tego problemu, więc możemy iść dalej. A czasami już mamy na tyle sprawdzone te hipotezy i te założenia, że już jedyny krok teraz naprzód to jest już taka weryfikacja, po to, ten zbudujmy kawałek czegoś i sprawdźmy, jak to, jak to zadziała. Więc to wszystko zależy od pomysłu, wszystko zależy też od, od etapu, na jakim ten pomysł jest i od tego, ile rzeczy już jest z tego pomysłu sprawdzonych. tak? Mm -hmm. Bo na przykład mamy pomysły, gdzie w ogóle badamy w ogóle rynek, tak? i w ogóle nawet nie robimy żadnych eksperymentów, tylko szukamy danych, żeby sprawdzić, czy w ogóle jest potencjał, żeby w tym, w tym kierunku iść. A mamy już też takie pomysły, gdzie mamy bardzo już dokładnie sprecyzowany, obadany problem. Mamy pewne rozwiązanie i bez zbudowania no to jakiegoś kawałka. I udostępnienia go jakiejś tam ograniczonej liczbie użytkowników, no będzie ciężko sprawdzić, czy rzeczywiście mm -hmm. to będzie miało sens, a z drugiej strony, no nie mamy żadnych argumentów, dowodów na to, że to zadziała, więc musimy ten, ten eksperyment, eksperyment wykonać. I jakby do tego tutaj mm, zmierzamy, w sensie, jakby te dwa zespoły jakby pracują nad tym, żeby właśnie w trochę inny sposób, ale zmierzamy do tego samego, czyli żeby właśnie te innowacyjne pomysły e, testować i, i sprawdzać, na ile rzeczywiście one mają potencjał do tego, żeby naszą strategię, nasze cele realizować, bo też to, co jakby tutaj muszę zaznaczyć, to to, że my jakby innowacje się mogą kojarzyć jakby z czymś takim nie, nieuchwytnym, odległym od tego, co na co dzień robimy, natomiast jakby też rolą mojego zespołu jest to, żeby pokazywać, że z tych innowacji płynie taka, może płynąć super wartość do tych inicjatyw, celów i strategii, które już obecnie realizujemy, tak, i że można je realizować w różny sposób i podchodząc do, do tego problemu, czy wyzwań w nieoczywisty w nieoczywisty sposób można też się spodziewać może czasami nieoczywistych zaskakujących efektów czego się mhm. możemy sami nie spodziewać a czy możesz pochwalić się jakimś takim przykładem czegoś co od was wyszło i zostało wdrożone Zresztą. albo was zaskoczyło e, wiesz co e, na, na pewno się nie mogę podzielić jakby w szczegółach mhm. e, natomiast właśnie nawet na, na mm, Poprzez doświadczenie, jakie mamy, i poprzez ilość programów, jakie zrealizowaliśmy, to i tak jakby ta statystyka jest, jest dosyć dobra, bo jeden projekt mamy na, na roadmapie, drugi projekt w zasadzie już oddajemy do, do wdrożenia. I czasami to są innowacje większe, mniejsze, natomiast no jakby gdzieś tam z dumą i, i mogę powiedzieć, że jakby ta statystyka, która gdzieś tam panuje w startupach, że 9 na 10 pomysłów upada, no to u nas statystyka jest trochę, trochę lepsza, że te pomysły naprawdę przechodzą gdzieś tam dalej, mają swoich sojuszników i, i naprawdę jakby jesteśmy na takiej gdzieś tam fali wznoszącej, żeby właśnie coraz więcej tych pomysłów się pojawiało po prostu w formie technicznej, tak w mhm. postaci kodów. Na jakby w postaci kodu, i oczywiście też rozwiązania, z którym użytkownicy mogą wchodzić w interakcję. Więc, ta, więc tak naprawdę przez mm, Dwie takie, dwie takie inkubacje, jedna taka pilotażowa, druga już taka bardziej pełnoprawna. Przewinęło się chyba z 17 pomysłów, takich, które były gdzieś tam weryfikowane. No i dwa trzy, czy trzy z nich są jakby, dwa już są gdzieś tam na roadmapach, w planach, natomiast kolejne nie są jakby całkowicie odrzucone. Jakby one mhm. czekają gdzieś tam na swoją kolej, czy, czy są jeszcze w trakcie właśnie gdzieś tam znajdowania przestrzeni na to, żeby się tymi pomysłami zająć już tak większe Większej skali. Uh -huh. A co z Twojej perspektywy jest najważniejsze w motywowaniu uh -huh. do wdrażania własnego pomysłu w takiej dużej organizacji? Uh -huh. Bo no, y, tak, z życia korporacji, uh -huh. bardzo często jest tak, że pracuje się w swoim zespole nad bardzo podobnymi rzeczami, uh -huh. a wyjście z tej bańki czasem jest chyba trudne. Właśnie to jest przewrotne, co powiem, mm -hmm. że przynajmniej tak jest Walegro, że u nas do innowacji nie trzeba za bardzo motywować. Mm -hmm. To jest to jest coś, co właśnie też mnie zaskoczyło, że jak zaczęliśmy działać, to nagle po prostu wiele osób, teraz mamy gdzieś tak, nie wiem, jakby osób, które się przewinęło gdzieś tam przez nasze aktywności, jest już pewnie nie wiem, 200, może 300, w różnej formie, czy takich webinarów, czy to właśnie udziału w, w tych programach inkubacyjnych. Albo takie bezpośredniej współpracy z nami. Więc tak naprawdę, my nikogo nie motywowaliśmy jakoś tak szczególnie do tego, tylko po stwarzaliśmy do tego warunki. I się okazuje, że jeżeli się stworzy, ubierze się jakby tą, tą innowację w jakieś konkretne wyzwanie, da się tą przestrzeń właśnie do, do wrzucania pomysłów różnych, szalonych, mniej szalonych, mniej lub bardziej skomplikowanych, po prostu takich, jakie, jakie są i zapewni się ludziom proces, który. Po, który jest dla nich wartością nie tylko pod kątem tego, że mogą przedstawić swój pomysł, ale też będzie dla nich właśnie jakimś takim um, procesem, w którym oni mogą się rozwijać, swoje umiejętności, czy zdobyć właśnie nowe, nowe kompetencje, um, zainspirować się, to tak naprawdę nie trzeba motywować, tylko trzeba mhm. po prostu stwarzać te warunki dla tych, którzy już są zmotywowani. Myślę, że chyba takie wyzwanie żeby, z motywowaniem to może dopiero przed nami, albo może w ogóle nigdy nie będziemy mieć takiego wyzwania, bo, bo naprawdę jakby tych pomysłów mamy, mamy mnóstwo i raczej tu chodzi właśnie o tworzenie tych, tych warunków i, i przestrzeni do pracy nad tymi pomysłami. I my, I my w Innovation Hubie po prostu szukamy najlepszej metody, najbardziej efektywnej do tego, żeby właśnie ten innowacyjny potencjał, tą kreatywność i te aspiracje jakby przekuwać w konkretne produkty, które służą strategii, celom, wyzwaniom w Allegro. Tak? A przede wszystkim no, głównie tutaj te pomysły zazwyczaj wychodzą od... Potrzeb klientów, od potrzeb mhm. merczantów, od tego, co, co się dzieje też na rynku, tak, jakie są nowe, nie wiem, zmiany zachowań, konsumentów, czy, czy jakie są nowe trendy. I to jest gdzieś tam zawsze przyczynkiem do tego, żeby już teraz zacząć myśleć o tych pomysłach, technologiach, no a my pomagamy, jakby to trochę ściągnąć na ziemię, ubrać w jakiś konkretny pomysł, konkretny produkt, i, i zobaczyć, czy rzeczywiście to może działać. Może w wypadku Allegro to jest tak, że no jednak wy macie taką kulturę biznesową która jest związana z innowacjami mm -hmm. i może to te innowacje sprawiają i sposób myślenia, że no Allegro jest tu, gdzie jest. Wiesz co, no to pytasz mnie o historię, jak Allegro powstawałem, miałem 8 lat. No tak. Więc, I też pracuję w Allegro ponad 2 lata, więc tak naprawdę dokładnie tej historii nie znam. Natomiast jak, tak jak sobie obserwuję i gdzieś tam słucham, no to Allegro jakby tą, jakby pozycję, którą, którą ma jakby najpopularniejszej platformy zdobyło, tak mi się wydaje, to jest moje osobiste przekonanie, czy tam czy, czy opinia, zdobyło tym, że te świeże pomysły, ale też na tyle już ugruntowane, e, szybko adaptowało, tak Tak jak na przykład Smart czy, czy Allegro Pay. to są po prostu, to były bardzo gdzieś tam świeże koncepty, ale bardzo szybko je, mm, świeże koncepty już, ale już gdzieś tam na rynku sprawdzone, natomiast my potrafiliśmy bardzo szybko je e, wdrożyć I, e, i one się okazały jakby takimi mocnymi... Mocnymi projektami czy produktami, które stanowią też o wyjątkowości Allegro. Także myślę, wydaje, że do tej pory to było tak, że właśnie my się potrafiliśmy szybko adaptować tak, do, tych, do tych zmian. Mhm. A to jest moja prywatna, prywatna <laughs> jest. opinia. <laughs> Oczywiście. Też trochę o tym wspomniałeś, mm -hmm. czy jest tak, że też monitorujecie nie tylko rynek, ale też jakieś sugestie, pomysły od czy waszych handlowców, czy waszych klientów, czy mm -hmm. na to w jakiś sposób zwracacie uwagę, czy macie jakieś mm -hmm. procesy, żeby... To obserwować i zbierać. Tak, oczywiście. To jakby w ogóle mamy cały, cały dział badawczy, który, który zajmuje się na bieżąco po prostu eksploracją i, i badaniem, potwierdzaniem potrzeb, problemów, czy to konsumentów, czy to merchantów. I my z tego materiału korzystamy praktycznie cały czas. Jakby to jest nasze podstawowe gdzieś tam narzędzie do pracy, że jak mamy jakiś pomysł, to sprawdzamy, OK, czy ta potrzeba, problem istnieje. Jeśli wiemy, że tak, to przynajmniej sprawdźmy, to, to potem sprawdźmy w jakiej skali i kogo do, dotyczy. Jakby te dane mamy, jakby cały czas to badamy, więc jakby... Zawsze jakby też każdy, każda pierwsza, gdzieś jak mamy pomysł rozbijamy go na czynniki pierwsze, czy tworzymy taki, taki model biznesowy, no to tam są pytania, tak, o te problemy, o te, na jakie bolączki my chcemy odpowiedzieć w ogóle, jakby to mamy świetnie obadane. Więc jakby cały czas korzystamy tutaj z tego, z tego zasobu. Jasne ostatnie pytanie, chyba że coś mi przyjdzie do głowy w międzyczasie. Alegro okay. od początku współpracuje z pfr przy Szkole Pionierów. Ty też brałeś udział w tym programie. Czy bardzo Twoja praca mhm. nad innowacją różni się od takiej pracy foundera startupu? Już też o tym trochę wspomnieliśmy, mhm. My, że masz więcej danych, więcej dokumentacji, ale czy ten kor jest podobny? Tak, ten kor ten jest podobny. Na pewno to, co jest tutaj zbieżne, to, to po prostu ta pasja do, do, do nowych rzeczy mhm. i do przekuwania ich w realną wartość dla użytkowników i dla, i dla Allegro. I, I ten sposób działania to nie jest coś, co jest takie, jakby to powiedzieć, powszechne, tak? A z drugiej mhm. strony też nie mamy takiej. I chyba też nie ma potrzeby, jakby sprawiania, żeby wszyscy działali w taki sposób, no bo to nie o to chodzi. Jakby mhm. też w takiej działalności innowacyjnej w dużej organizacji, jakby potrzebna jest bieżączka i ona jakby jest mhm. czymś niepodważalnym, i jakby nie wolno nie zapominać i musimy jakby po prostu dowozić nasze, nasze cele, nasze bieżące zadania. A z drugiej strony musimy, musimy patrzeć w przód, jakby obserwować właśnie trendy, innowacje, nowe technologie, żeby żeby po prostu no, jak, najlepiej, jak najlepiej tutaj zaspokajać potrzeby, czy to użytkowników, czy sprzedawców. No i my łączymy po prostu te dwie rzeczy. tak Patrzymy, co, co się dzieje na rynku, jakie są trendy, jakie są nowe technologie, jak można wykorzystać je do tego, żeby właśnie żeby budować to doświadczenie użytkownika, sprzedawcy, jednocześnie dbając też jakby o, o nasze jakby obecne zobowiązania tak? wobec jakichś właśnie celów, czy strategii na dany kwartał, czy, czy rok. Mhm. Okay. Jeszcze mi przyszła do głowy no, jedna pewnie, rzecz, to tam. E, czy Allegro jest otwarte na współpracę ze startupami i jak to wygląda z waszej strony Poza szkołą pionierów, mm -hmm. gdzie yy, no, stawiacie też, przy, przynajmniej w poprzednich edycjach, stawialiście mm -hmm. przed startupami pewne wyzwania. Teraz y, chyba tak nie będzie. W tej najbliższej edycji programu nie będzie wyzwania mm -hmm. takiego stricte od Allegro. Okej. Okay. To, to, to nie, poza... nie, nie znam szczegółów, natomiast y, na, pewno, na pewno Allegro y, monitoruje y, mm -hmm. startupy y, i sprawdzamy też czasami, czy pewnych rzeczy, które. Y, Mielibyśmy zrobić samemu, czy nie możemy skorzystać z, z jakiejś technologii, która już istnieje, którą jakiś startup mhm. rozwija i mamy takie doświadczenia. Um, oczywiście, zanim dołączyłem do Allegro, mhm. e, więc nie chcę tutaj gdzieś tam jakieś siedzieć dezinformacji, ale wiem, że takie doświadczenia są. E, I to, co my robimy, to my też się przyglądamy startupom, w sensie patrzymy mhm. na, na to, jakie mają pomysły e, i patrzymy, bo dla nas też jakby istotną informacją jest to, czy jakiś startup, działa i jak, jak funkcjonuje, jaką dostarcza wartość, bo dla nas to jest sygnał, co może być e, w przyszłości e, ważne dla użytkowników, tak. Często startupy właśnie są takimi pionierami e, nowych trendów, nowych e, nawet też zachowań, tak, czy konsumenckich e, tworzą jakieś. jakieś nowe... Teraz nie wyobrażamy sobie na przykład zamawiania taksi bez aplikacji, mhm. tak? E, w dużych miastach przynajmniej więc e, a zapoczątkował to uber, więc mhm. trzeba było potem, jakby wszystkie. Korporacje taksówkowe zaczęły wprowadzać swoje, swoje aplikacje. No i my robimy podobnie, to znaczy my też patrzymy na startupy, patrzymy na to, co się dzieje i, i zastanawiamy się, jak to może gdzieś tam w dłuższej perspektywie wpłynąć na, na użytkowników czy na sprzedawców. No i próbujemy, staramy się jakby to, to uwzględniać, uwzględniać przy naszych strategiach czy przy przy jakichś bieżących działaniach, przy jakichś konkretnych obszarach w Allegro, tak? czy to mhm. przy okazji konk jakichś konkretnych wertykali kategorii na Allegro, czy, czy z perspektywy merchanta, jakby cały czas ten monitoring startupów tego rynku robimy na bieżąco, ale traktujemy to bardziej jako, jako inspirację, jako też wiedzę. A jeżeli naprawdę już mamy jakby konkretny, konkretny pomysł, który chcemy wdrożyć, to ewentualnie wtedy możemy się zastanawiać, czy jakiś startup nie ma już tej technologii, której nam zajęło zbudowanie X czasu tak i możemy przyspieszyć wtedy jakieś wdrożenie. To w takim razie bardzo dzięki za rozmowę dzięki. i do zobaczenia na pewno w czasie Szkoły Pionierów i dzięki. Do w zobaczenia dalszej współpracy. Cześć.